Siemaneczko, witam Was ponownie. Tym razem odwiedzam Śląsk. Dzisiaj pokażę Wam niesamowite cmentarzysko pojazdów, w zasadzie ciężarówek. Jest tam kilka ciekawych egzemplarzy, którym chciałem się podzielić z Wami. Zostańcie ze mną, nigdzie nie uciekajcie, zaraz dojdziemy do celu. Ja mam jeszcze kawałeczek, tak nie będę tego nagrywał. Widzimy się na miejscu. Na razie, trzymajcie się. Słuchajcie, dotarliśmy. Jesteśmy na opuszczonym cmentarzysku samochodu. Nie wiem, czy to nie służyło czasami do wyciągania szamba. Tam z tyłu widać żuka. Jest dom właściciela. Nie wiem, czy nadaje się, żeby wejść do niego. Zaraz to sprawdzimy. Zauważcie, że dom właściciela wygląda jak garaż nawet, mechanika. Całą pracę przeniósł do domu. Najprawdopodobniej naprawiał też auta. Stąd tyle aut wokoło domu. Tutaj mamy bardzo ładny piec. Można było na nim spokojnie ugotować obiad. Zobaczcie, wszędzie pełno części samochodowych. Dom został opuszczony w 2002 roku. Od wtedy już nikt tego nie pilnuje. I tak dziwię się, że to wszystko jeszcze tutaj zostało. Zobaczcie, większość złomiarzy jakby tu wparowało, nie zostałoby tutaj nic. Żadnego łożyska. Ale duże. Wszędzie leżą części samochodowe. O, piękny piec kaflowy, felgi. Dom znajduje się przy głównej drodze. Wejście na górę, a sprawdzimy może najpierw górę, o ile schody wytrzymają, ale widać, że to stabilna konstrukcja. Na strychu nie pozostało wiele rzeczy, kilka butelek, stara lampa.
mamy widok z góry na Żuka i ciężarówkę. Tu jest dach, na którym po prostu wyrosły drzewa. Od tak dawna nikt tutaj nie zaglądał, że rozwinęła się tutaj bujna roślinność. Dobra, idziemy zobaczyć więcej samochodów, które pozostały na tej posiadłości. A to co za sprzęcik? Kurczę, szczerze nie wiem, nie mam pojęcia. Co tutaj mamy? Kilka kół drewnianych. Stare łóżko. Łóżko. W zasadzie zostały już tylko sprężyny, niestety. Tu jest wejście do domu, w którym przed chwilą byliśmy. Idziemy poszukać więcej samochodów. Z tego co mi wiadomo, wiem, że jeszcze jest tutaj kilka pojazdów. Tutaj kabina. Najprawdopodobniej od Żuka. Kształty mówią same za siebie. Tak, to jest od Żuka. Silnik. Ale masywny. Najprawdopodobniej z ciężarówki. Mamy tu jeszcze piwnicę, ale tutaj będzie już potrzebna latarka. Poczekacie sekundę, a ja odpalę. Nigdzie nie odchodźcie. Jest latareczka. Teraz muszę baterii poszukać. Wyciągam baterię z tego względu, że kiedy jest ona w środku w latarce, bardzo szybko się wyładowuje. Jedziemy z tym. Sprawdzimy, co kryją te ciasne piwnice. Zobaczcie. Zauważcie, że część jest wybudowana z kamienia, a część już z cegły. Co
tutaj może być? O, powiem wam, że to jest tak zwana ziemianka. Nie znajdziemy tutaj nic ciekawego. Jedynie możemy podziwiać konstrukcję, którą ktoś zbudował. Piwniczkę taką. Jest tutaj bardzo zimno, nawet chłodniej niż na zewnątrz. Choć na zewnątrz mamy minus 8. Schody jakieś takie niewymiarowe. No nic. Liczyłem, że coś tutaj znajdziemy. Ale niestety pomyliłem się. Możemy jeszcze raz zobaczyć z bliska silnik. Ktoś z was na pewno mi napisze w komentarzu, z czego był ten silnik. Bardzo mnie to cieszy. Z każdym filmem zdobywam coraz większą wiedzę i można nazwać rzeczy po imieniu. Prawdopodobniej była szafka na części samochodowe. Dobra, chodźmy dalej. Również zostało części trochę. Tu mamy ośkę. Stara waga. Jeszcze jedna waga. Dobra, tutaj latarka nam już nie będzie potrzebna. Idziemy zobaczyć resztę pojazdów. Polonez Truck. O, i kolejna piękna ciężarówka. Widzę, że drzwi są otwarte. Zajrzyjmy do środka. To jakiś ruski. Dajcie znać, co to za ciężarówka. Niewiele zostało już po niej. Kolejna ciężarówka. Idziemy dalej. Powiem wam, że świetny klimat jest. Uwielbiam, gdy jest mróz i dużo śniegu. To można nazwać wtedy prawdziwą zimą.
I kolejna fura. Ale maszyna. Zajrzyjmy do środka. O, ale widzę, że z drugiej strony jest otwarte. Kolejną ciężarówkę. Podsufitka się zerwała. Trochę mi to ograniczy widoczność. Zauważcie, jak drzewa wrosły już w ciężarówkę. Świetny widok. Ciekawe, czy kiedyś ktoś wywiezie te samochody stąd. Będzie to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza, że z roku na rok drzewa są coraz większe. Jeszcze jedno auto z paką. Spróbuję się do niego dostać. Troszkę zarośnięte. Może już nie będę szedł tam. Powoli będziemy się wracać. Z tego miejsca również widziałem u jednej dziewczyny. Mam nadzieję, że znajdę go i wam pokażę. Piękna maszyna. Z daleka widzę, że na posiadłości jest jeszcze maluszek. Może z tej strony lepiej będzie widać go. Ledwo widoczne samochody rdzewieją i czekają na lepsze czasy, ale czy ich doczekają? Nie wiem, nie mam pojęcia. Oby znalazł się jakiś pasjonat, który
który odrestauruje te samochody i nadal będą cieszyć oko. Zastanawia mnie, co to za maszyna. Bardzo dziwna. Szczerze, jak chodzę po takich różnych miejscach, cmentarzyskach samochodów, nie spotkałem jeszcze czegoś takiego. Ktoś z was na pewno będzie wiedział, co to za pojazd. Proszę, napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekaw. Tu są jeszcze jakieś sygnatury. ZS-13. W opuszczonym domu, w którym się znajduję, przestało już tętnić życiem. Czy tak ma wyglądać los każdego z nas? Musicie sobie odpowiedzieć sami. Czy warto gromadzić te wszystkie rzeczy, a na samym końcu zostawić je i odejść? Będę się żegnał już z wami. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w piątek. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i wesprzeć mnie na Patronite. Link macie w opisie, zaraz pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień w piątek.